Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Fuller. Dzisiaj wam chcę opowiedzieć o znanym przed II wojną światową, ale nieco zapomnianym już dzisiaj biegaczu Stanisławie Petkiewiczu, który startował dla reprezentacji Łotwy, a następnie dla reprezentacji Polski. Urodził się on 7 listopada 1908 roku w Rydze. Pierwsze sukcesy odnosił dla reprezentacji Łotwy. Między innymi 12 razy zdobył tytuł mistrza Łotwy w biegach na różnych dystansach. Był także uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w 1928 roku w Amsterdamie. Tam zajął 7 miejsce biegu na 5000 metrów oraz 15 miejsce biegu na 10000 metrów. To były wszystkie sukcesy dla reprezentacji Łotwy. Do Polski przybył we wrześniu 1928 roku. Zaproponowano mu start w reprezentacji Polski, gdyż posiadał polskie korzenie. Reprezentował klub sportowy KS Warszawianka. Był klubowym rywalem Janusza Kusocińskiego, słynnego biegacza. Tajemnicą nie jest, że za bardzo się nie lubili. Przyczyną tego miało być to, że mieli różne charaktery, choć nie do końca wiadomo, jaka była przyczyna. Sam Janusz Kusociński wspomina, że Petkiewicz na początku nie mógł znieść, że to on, czyli Janusz Kusociński, był od niego lepszy, bo rzeczywiście pierwsze biegi z obojga ich udziałem wygrywa Janusz Kusociński, później to się trochę odmieniło. I Petkiewicz miał swoje chwile chwały, tym bardziej, że Janusz Kusociński też był kontuzjowany, leżał w szpitalu przez jakiś czas, nosił się nawet z zamiarem zakończenia kariery, choć podobno miało to być spowodowane tym, że nikt z klubu go w tym szpitalu nie odwiedził, ale osoba Stanisława Petkiewicza tak na niego działała, że postanowił, że musi trenować, go pokonać i utrzeć mu nosa. I można domniemywać, że pośrednio dzięki Stanisławowi Petkiewiczowi osiągnął to, co osiągnął, czyli w ostateczności zdobył złoty medal olimpijski. Ale to są takie tylko domniemania. No bo jakby nie on, czyli Stanisław Petkiewicz, być może nie miałby motywacji do treningu i po prostu by zakończył tą karierę i by nie był tak znanym i wspominanym sportowcem, jak jest. Stanisław Petkiewicz we wrześniu w 1929 roku wygrał bieg na 3000 metrów na mitingu w Warszawie i pokonał wtedy słynnego Pawła Nurmiego. I to było jego bardzo duże osiągnięcie, chyba największe w karierze. I dzięki temu, przynajmniej w bardzo dużej mierze dzięki temu, wygrał plebiscyt przeglądu sportowego w 1929 roku, a także w tym samym roku otrzymał wielką honorową nagrodę sportową. Tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi w 1932 roku został zdyskwalifikowany oficjalnie za naruszenie przepisów amatorskich, lecz niektórzy sądzą, według mnie nie jest to prawdą, że w jego dyskwalifikacji palce maczał Janusz Kusociński, który był z nim skonfliktowany. Chodziło o to, że działacze klubu KS Warszawianka bali się, że w końcu Janusz Kusociński opuści klub. Sam Janusz Kusociński zaprzeczył, że miał jakikolwiek związek z dyskwalifikacją Stanisława Petkiewicza, nawet stanął w jego obronie i powiedział, że jeśli nie ma dowodów, to nie powinno się robić takich rzeczy jak dyskwalifikacja. A on był niezadowolony także z tej dyskwalifikacji, gdyż stracił godnego rywala. Stanisław Petkiewicz w 1938 roku skończył studia w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie, natomiast w latach 1934-1939 był trenerem państwowych biegaczy średnio i długodystansowych. Pisał także podręczniki szkoleniowe z zakresu lekkiej atletyki. W 1939 roku wyjechał na stałe do Argentyny, pracował tam jako nauczyciel wychowania fizycznego, potem założył także w Buenos Aires Instytut Kultury Fizycznej. Niestety 29 grudnia 1960 roku został zastrzelony przez robotnika, który został zwolniony z pracy w tym instytucie. Stanisław Petkiewicz w swojej karierze był
trzykrotnym mistrzem Polski, 13 razy ustanawiał rekord Polski na różnych dystansach, 1500 metrów, 2000 metrów, 3000 metrów, 5000 metrów, 10 tysięcy metrów oraz w sztafecie 800 metrów, 200 metrów, 400 metrów, 200 metrów. Jego rekordy życiowe są następujące. Na 1500 metrów jego rekord życiowy wynosi 3 minuty 57 sekund i 2 dziesiąte. W biegu na 3000 metrów jego rekord życiowy wynosi 8 minut 35 sekund i 8 dziesiątych. W biegu na 5000 metrów jego rekord życiowy wynosi 15 minut i 1 sekunda. W biegu na 10000 metrów jego rekord życiowy wynosi 32 minuty. I 9 sekund. To tyle, co wam chciałem powiedzieć. Jeśli wiecie więcej na temat Stanisława Piatkiewicza, to śmiało piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, Fuller.